Metoda McKenzie'ego. Na czym polega? Wskazanie, przeciwwskazania oraz przykładowe ćwiczenia. To znajdziecie na tym filmie. To czym jest metoda McKenzie'ego? Metoda McKenzie'ego to popularna metoda fizjoterapeutyczna, stosowana w diagnozowaniu i terapii bólu. Na przykład kręgosłupu szyjnego i lędźwiowego, a także bólu barków czy stawów obwodowych. Ów metoda została stworzona przez Nowozelandczyka, przez fizjoterapeutę Robina McKenzie'ego w latach 50. ubiegłego wieku. Jakie ma zadanie? Głównym celem metody McKenzie'ego jest takie zaprogramowanie, aby zmniejszyć ból, umożliwić jak najszybsze odzyskanie sprawności oraz uniknąć nawrotów bólu. Ćwiczenia McKenzie'ego są dedykowane osobom z dolegliwościami o podłożu mechanicznym, na przykład takie jak dyskopatia. Jakie są zasady metody McKenzie'ego? Na początku zostaje przeprowadzony szczegółowy wywiad z pacjentem. Pozwala on ustalić etap uszkodzenia struktur oraz obrać właściwy kierunek leczenia. Dodatkowo przeprowadza się również badanie kliniczne w oparciu o pomiar zakresu ruchomości dysfunkcyjnej części ciała, topografię objawów oraz szereg dodatkowych testów. W metodzie McKenzie'ego wyróżniane są 4 metody kliniczne. Takie jak zespół bólów. Dotyczy on osób młodych, u których dolegliwości są związane z przeciążeniem struktur narządu ruchu. Może być to związane z niewłaściwą pozycją podczas codziennych czynności, jak i podnoszenia ciężkich przedmiotów ziemi z wyprostowanymi kolanami. Drugi z nich wyróżnia się także zespół dysfunkcji. Tutaj mamy już do czynienia ze zmianami degeneracyjnymi w obrębie tkanki. Do takich zaliczamy na przykład przykurcz oraz zarost tkanki. Dolegliwości występują na końcu zakresu ruchomości. Trzecia z nich określana jest jako delagment lub zespół strukturalny. Pojawiają się tutaj objawy neurologiczne pod postawą drętwienia i mrowienia kończyn. W tym zespole klinicznym może występować tak zwana skorioza reflektoryczna, które może pojawić się nagle i ma związek z bodźcem bólowym. Istnieje jeszcze jedna kategoria, w której umieszczono poważne patologie kręgosłupa, które również mogą być przyczyną bólu, na przykład stenoza czy kręgozmyk. Nie wszystkie będą nadawały się do leczenia metodą McKenzie'ego, na przykład nowotwór. Jakie mamy wskazania przy metodzie McKenzie'ego? Posłużę się telefonem, w którym mam zapisane wszystkie wskazania. Są to przewlekła przepuklina kręgosłupa, ostra dyskopatia szyjna, piersiowa i lędźwiowa, dolegliwości bólowe barku, zespoły bólowe stawów obwodowych, bóle o podłożu mechanicznym wynikające także z ucisku struktur nerwowych. Przeciwwskazania do metody McKenzie'ego: gruźlica, nowotwór, ciąża, gorączka, długotrwałe zażywanie preparatów sterydowych, stany zapalne o ostrym przebiegu, świeże złamania, choroba Pagetta, kręgozmyk trzeciego lub czwartego stopnia, zespół ogona końskiego, półpasiec, RZS, objawy ucisku rdzenia kręgowego, schorzenia osłabiające strukturę kości, choroby poważne upośledzające wydolność naczyń krwionośnych mózgu. Wśród przeciwwskazań wyróżnia się także wszystkie niemechaniczne podłoża bólu. Rehabilitacja metodą McKenzie'ego. Ćwiczenia metodą McKenzie'ego bezwarunkowo powinny być dobrane indywidualnie, w oparciu o wnikliwie sporządzony protokół badań, wywiadu i badań klinicznych. Samodzielne dobieranie pozycji może poskutkować się poważnym pogłębieniem się patologii kręgosłupa. Dlatego zalecany jest wywiad, który pozwoli stworzyć indywidualny plan ćwiczeń oraz plan leczenia. 3 przykładowe ćwiczenia, które są wykorzystywane w metodzie McKenzie'ego. Pierwszy z nich jest na kręgosłup szyjny. Ćwiczenia McKenzie'ego na kręgosłup szyjny bazują na wykorzystywaniu stabilnej pozycji, na przykład siedzącej, oraz ruchu odcinka szyjnego w określonym kierunku. Przykładowym ćwiczeniem jest ćwiczenie znane szufladą. Drugi z nich jest na kręgosłup lędźwiowy. Ćwiczenia McKenzie'ego na kręgosłup lędźwiowy również są uzależnione od etiologii i topografii bólu. Trzeci z nich jest na rwę kulszową. Rehabilitacja metodą McKenzie'ego w przypadku rwy kulszowej zazwyczaj opiera się na wykorzystywaniu tzw. przeprostów. Polega to na wykorzystaniu pozycji leżącej na brzuchu, ręce są umieszczone z boku na wysokości barków. Następnie wykonuje się ruch polegający na wyproście kręgosłupa, odchylając się do tyłu. Efekty metody McKenzie'ego. Efekty ćwiczeń metodą McKenzie'ego są raczej niepodważalne. Istotny jest właściwy program terapii oraz współpraca pacjenta z fizjoterapeutą. Wśród rezultatów odpowiednio przeprowadzonego procesu usprawniania wymienia się poprawę mechaniki kręgosłupa, stawów i kości. Ból zostaje stopniowo eliminowany na skutek repozycji struktury krążka międzykręgowego. Bardzo często zostaje przywrócona pełna funkcja struktur narządu ruchu. Ćwiczenia w metodzie McKenzie'ego niejednokrotnie pozwalają na uniknięcie zabiegów
oraz operacji. Profilaktyka bólu kręgosłupa. Chcąc zapobiec dolegliwości związanych z układem ruchu, ważna jest profilaktyka. Należy pamiętać o unikaniu dźwigania, a także podnoszenia z ziemi przedmiotów z wyprostowanymi kolanami. Ale trzeba również pamiętać, że pozycja siedząca jest najbardziej niekorzystna dla kręgosłupa. Osoby narażone na długotrwałe jej utrzymanie, tacy jak kierowcy ciężarówek czy pracownicy biura, poleca się wykorzystywanie wałka McKenzie'ego albo wyprofilowane krzesła. Jeżeli zastosujesz się do zasady profilaktyki, no to z metod McKenzie'ego nie będziesz musiał korzystać, co za tym idzie, będziesz miał lepszy i zdrowszy kręgosłup. Ale pamiętaj, jak siedzisz, używaj wałka McKenzie'ego, bo to może bardzo pomóc, albo robić sobie po prostu przerwy za jakiś czas, żeby pochodzić czy postać. Jeżeli masz możliwość pracować stojąco, no to również w taki sposób możesz pracować przy biurku. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, suba dzwoneczkiem, a także napiszcie komentarz. I pamiętajcie, film powstał do projektu szkolnego o właśnie metodzie McKenzie'ego i zostałem z niego szóstkę. Także możecie pisać gratuluję, a to wy chcieliście, żeby ten film został wstawiony. Także stawiam ten film i mam nadzieję, że was czegoś nauczyłem o metodzie McKenzie'ego. Siemano!